Gdybym nie był piłkarzem, to bym był judoką. Za 15 lat będę trenerem. Personalny może. Ulubiony piłkarz dzieciństwa, Paolo Maldini. Najbardziej denerwuje mnie przegranie meczu u siebie z Zagłębiem Lubin. Tak. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać, niech będzie Donald Trump. By było wesoło. Byłem z siebie dumny, gdy zdobyłem mistrzostwo ze Śląskiem Wrocław. Muzyka, której najchętniej słucham, to jest to, co wleci w szatni, czyli taki miks techno i takie tam różne. Po meczu lubię dobrze zjeść. Czasami pizzę. W Ekstraklasie nie lubię rozmów w przerwie meczu. Kultowy tekst z piłkarskiej szatni. Piłkarz Madej. Najlepszy piłkarz Ekstraklasy na dzień dzisiejszy to Wasiliew z Jagiellonii. Z techniką na bakier niech będzie Łukasz Madej. Nie obrazi się. Na imprezach bryluje Łukasz Madej. Największy modniś Łukasz Madej. Największy spóźnialski, znów powtórzę, Łukasz Madej wchodzi czasami idealnie, ale już kilka razy się spóźnił. Największy maruda, o jest kilku, o tak. Kamil Biliński i Adam Kokoszka. Najdłużej pod prysznicem, przed lustrem. No, Łukasz Madej. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Jarka Szandrochy, Masera. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem? Powiem tak, byłem na boisku. Polska, Anglia, Runej. Mój rytuał przed meczem? 3 piguły jedziemy. Najbardziej pamiętna bura w szatni? No, może nie od trenera, od właściciela, o tak. FC Wasluj wszedł po meczu i zaczął wszystkich wyzywać i powiedział, że nie będzie pieniędzy.